Szanowni Państwo, dziś przeżywamy bardzo piękne chwile, ponieważ polski parlament jest w rękach polskich patriotów, a nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było także w okresie III Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że odzyskujemy dzisiaj Polskę w dużej mierze dzięki Wam, żołnierze wyklęci, dzięki tym żołnierzom wyklętym, których Pan Bóg powołał do tak długiego życia, żebyśmy mogli dzisiaj poczuć tę odrobinę wolnej duszy polskiej, która była duszą dominującą w latach II Rzeczpospolitej, w polskim państwie podziemnym, właśnie w tych oddziałach partyzanckich, oddziałach leśnych, Uskoka Żelaznego, Zapory i wielu, wielu innych. Dzięki Wam, że Pan Bóg dał Wam tę łaskę życia do dziś, my możemy odczuć, co to znaczy polskość. My możemy odczuć, że jesteśmy gdzieś w tej wielkiej, wspaniałej tradycji, tej wielkiej, wspaniałej tradycji Polski odrodzonej po 123 latach. I jesteśmy w tej tradycji tak mocni, że dziś gotowi jesteśmy też przesłać Wam takie zobowiązanie. Już nigdy Polski nie oddamy. Będzie nasza. To jest zobowiązanie senatora, ale także historyka, także zobowiązanie człowieka, który dzięki temu, iż miał szczęście rozpoznać w Polsce bardzo, bardzo wielu ludzi, młodszych, starszych, może dzisiaj przed Państwem występować jako przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Te społeczne inicjatywy, które stworzył decyzją państwa polskiego, wspominany już dzisiaj kilkakrotnie świętej pamięci Lech Kaczyński, ale także wspomnijmy tę postać, która wspierała Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Janusz Kurtyka. Otóż dzięki tym ludziom i dzięki temu, że państwo polskie obchodzi 1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych, w ciągu tych ostatnich lat powstała cała wielka rzesza, szczególnie młodych, wspaniałych Polaków, którzy dźwigają ten proces unarodowienia narodu w każdym zakątku Polski. Dzisiaj wy tutaj też jesteście. Przybyliście ze Szczecina, z Poznania, z Suwałk, z Wrocławia, ze wszystkich zakątków Polski i bardzo, bardzo serdecznie Was też tutaj, Was wszystkich witam. Żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni. Dziś historycy, publicyści dyskutują. My dzisiaj dyskutujemy między innymi o tym, jak Was nazwać, bo przecież już dzisiaj wyklętymi nie jesteście. Tutaj, będąc w Sejmie, zaświadczamy, nie jesteście, bo jesteście naszymi wielkimi bohaterami. A tym niemniej, proszę Państwa, Wy jesteście w tym pokoleniu, które zostało nazwane żołnierzami wyklętymi i moim zdaniem to święto 1 marca tak nazwane powinno dalej tak się nazywać.
Dlaczego? Dlatego, żeby w Polsce nie panowała skleroza. Żeby w Polsce, jeżeli ma być wolna i niepodległa, nie panowała skleroza, która dotyka tych, którzy lubią kreski. Otóż, żeby nie było kresek. Od tej pory nie ma kresek w historii Polski. I wasza rzeczywistość, w której żeście żyli, w której ginęli wasi przyjaciele, wasi na ogół dowódcy, tamta rzeczywistość miała, jak każdy awers, także rewers. A ten rewers to byli rzeczywiści bandyci. To byli rzeczywiści bandyci. Których podtrzymywała wielka machina państwa, wielka machina europejska, środkowej Europy, układ warszawski z Kremlem na czele. Ale też tę machinę podtrzymywała przez zaniechanie, przez egoizm. Podtrzymywała też opinia świata, która uznała dyktat jałtański. I my nie będziemy sklerotykami, tylko będziemy światu przypominać dzięki wam, dlaczego byliście i będziecie nazywani wyklętymi. Dlatego, że mieliśmy prawo do niepodległości, wyście byli nosicielami tego prawa, ale wam odebrali. Sowieci bezpośrednio, kolaboranci z nimi w Polsce pośrednio, a świat na to pozwolił. A więc wyklęci. Na zawsze. Takie będzie to święto. Niewątpliwie naród polski powinien usłyszeć, i to nie jeden raz, piękne słowo przepraszam. Mam nadzieję, że będziemy w ciągu kolejnych lat gdzieś słyszeli te słowo. Może. Ale na razie trzeba robić swoje, proszę państwa. Major Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, został zamordowany, zabity, a ci, którzy go zamordowali, bandyci, mają w swojej kolekcji medale i ordery, w tym ordery Virtuti Militari. Czy skończył się czas? Przeszły? Czy jeszcze w nim żyjemy? Otóż co roku na pewno znajdziemy na dzień 1 marca taką przestrzeń, w której jeszcze mamy coś dziś wielkiego do zrobienia. Na dziś może tą wielką sprawą będzie apel do pana prezydenta, korzystając, że jest tutaj pan minister Wojciech Kolarski z nami, do pana prezydenta, żeby zweryfikował ordery Virtuti Militari, tak żeby to największe, najwspanialsze wyróżnienie Polaków walczących o niepodległość, ustanowione jeszcze u schyłku I Rzeczpospolitej, żeby to największe wyróżnienie militarne pozostało tylko i wyłącznie w godnych rękach. A ja już tylko chciałem powiedzieć, chwała bohaterom, rzecz jasna.